Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę do Moskwy. Welcome! Today I would like to invite you to visit Moscow with me. Byłyśmy tam niedawno z moją koleżanką z pracy na szkoleniu, takich można nazwać naszą pracę szkolnych pedagogów w szkole międzynarodowej. So I went to Moscow with my colleague and we went to a special training for international school counselors to visit an international school. Ale też obydwie bardzo, bardzo lubimy taniec, więc chciałyśmy iść do teatru Bolshoi na balet. Both of us really love dance and we really wanted to experience ballet performance in the Bolshoi Theater. I udało nam się zdobyć bilety. We were able to get the tickets. It was a very fun adventure getting the tickets. Samo właśnie kupowanie tych biletów było bardzo fajną przygodą. Oczywiście wszystkie bilety są wyprzedane, ale można w niektórych miejscach w internecie te bilety nabyć na czymś takim jak właśnie Avito.ru, tak jakby na rosyjskie Allegro, i tam właśnie udało mi się zdobyć te bilety. All the tickets are usually sold out, but we were able to get the tickets on something like in Russian eBay, and we managed to get the tickets, and they were real. We were let in the theater. We were really, really happy. Więc bardzo cieszyłyśmy się z koleżanką, bo udało nam się te bilety kupić. Nie były one fałszywe. Wpuścili nas do teatru Bolshoi i mogłyśmy zobaczyć ten wspaniały balet. Tu widzicie właśnie teatr Bolshoi. So this is the Bolshoi Theater and this is Anna Karenina ballet performance. Byłyśmy na balecie Anna Karenina. Jest to nowy balet wystawiony przez Teatr Bolshoi. Teatr Bolshoi jest naprawdę ogromny. Każde piętro ma swoje własne wejście i swoją szatnię i swoją kawiarnię. So the theater is really, really huge. Every balcony almost has its own entrance, its own cafe, its own changing room or cloakroom where you can leave your coats. And really, even being in the cafe, being in the cloakroom is an experience. You can borrow a tiny binoculars to look at the stage. We were almost at the top floor, fourth balcony. My byłyśmy z koleżanką na czwartym balkonie, prawie u samej góry, i wypożyczyłyśmy taką malutką lornetkę, aby patrzeć. Nie można było niestety nagrywać, więc ani robić zdjęć, tylko na samym końcu. Jak już były oklaski, mogłyśmy troszeczkę nagrać. I naprawdę było to wspaniałe doświadczenie. Balet na najwyższym światowym poziomie z gwiazdami, chyba najlepszymi na świecie, też zaraz zobaczycie. So the performance was absolutely amazing. You can see here the cast, Anna Karenina, the prima ballerina, Svetlana Zakharova. Niesamowita tancerka. I oprócz tego kilku tancerzy, Denis Rotkin i jeszcze inni absolutnie światowej sławy tancerze. Tutaj jest
taki jakby spacerek po samym centrum Moskwy. You can experience a walk in the very center of Moscow, one of the main streets. Jedna z głównych ulic w Moskwie, w samym centrum, prowadząca do Placu Czerwonego, a to jest już właśnie Plac Czerwony. This is the beginning of the Red Square and the Historical Museum. I tu widzimy Muzeum Historyczne, Narodowe Muzeum Historyczne, Plac Czerwony, the Red Square. And at the end you can see St. Basil's Cathedral. I właśnie słynne katedry i Muzeum Historyczne. To widzimy już kamienny most i rzeka Moskwa. Here we can see the river Moskwa and the kamienny bridge. The weather at the end of March is still quite cold. At night maybe minus 10, during the day maybe minus 2. Pogoda pod koniec marca jest jeszcze dosyć chłodno, zimno, minus 10 w nocy, minus 2 w dzień. Jest zimniej, chłodniej niż w Polsce. Mieszka tam 12 milionów ludzi, a metro jest wspaniałe. Jedzie pociąg za pociągiem i łączy całe miasto. Przepiękne stacje, dowiedzieliście, stację Majakowska, ja. Te stacje niektóre w centrum, w samym ścisłym centrum są przepiękne, warte zobaczenia. So the metro in Moscow is absolutely amazing, beautiful. Beautiful metro stations connecting the whole city, train after train, and it really is an amazing way to travel and really, really impressive.
tu możecie sobie też pooglądać i pojeździć trochę z nami po Moskwie. Wiele budynków zbudowane jest właśnie za czasów Stalina, za czasów też zimnej wojny. 7 takich właśnie budynków szczególnych, nazywa się 7 sióstr. Te budynki zostały właśnie zbudowane przez Stalina. A tu widzicie już stację Bieloruskaja. Tutaj właśnie to jest stacja kolejowa, też jest taka stacja metra Bieloruskaja, też bardzo piękna stacja. Here you can experience the city by bus. Over here you can see Bieloruskaja train station, very beautiful train station. It is also a metro station. You also saw the streets and buildings built during the Cold War. 7 also buildings built by Stalin called Seven Sisters, and this is Bieloruskaya station. And soon you will see our Georgian evening, our Georgian meal. In a minute we're going to the Georgian part of Moscow. Jedziemy teraz do części gruzińskiej Moskwy i będziemy mieć tam obiad gruziński w restauracji gruzińskiej. Właśnie jest pomnik gruziński. This is a Georgian monument by night. I właśnie ta część gruzińska Moskwy. Znowu możecie tutaj doświadczyć ulic moskiewskich. Jedziemy właśnie, zbliżamy się do Kremla. Widać znowu Muzeum Historyczne. This is, we're approaching the Kremlin and you can see the historical museum and the flowers in front are fake. Te kwiaty z przodu przed Muzeum Historycznym są sztuczne, tak jakby w Moskwie już mają dosyć zimy i dekorują takimi właśnie kwiatami. They're tired of winter, they're trying to bring some spring into the cold weather. To jest nasz ostatni dzień w Moskwie. W pierwszy dzień po przyjeździe byłyśmy właśnie w Teatrze Bolszoj, potem miałyśmy szkolenie przez kilka kolejnych dni. Ostatni dzień jedziemy właśnie do bunkra, w którym znajduje się Muzeum Zimnej Wojny. So this is our last day in Moscow. On the first day we went to see the performance in the Bolshoi Theater. Then we had intensive training for a few days. And this is our last day. We're doing some sightseeing with a minibus. And we're on our way to a bunker. A bunker, underground bunker, built during the Cold War. So, our last day we had our training, our meeting in the bunker. Więc ten ostatni dzień zabrano nas właśnie do tego bunkra, w którym mieliśmy nasze spotkanie. I tu możecie jeszcze doświadczyć, przejechać się ulicami moskiewskimi. You
can experience the streets of Moscow. And I believe this is the university building, the library. To jest budynek uniwersytetu i biblioteka. I zbliżamy się już właśnie do bunkra 42. We're approaching slowly the bunker. Bunker 42, which now serves as a museum, and as a, even like a meeting space, conference space. This is the bunker, więc to jest właśnie bunkier 42. Jest to Muzeum Zimnej Wojny i idziemy 19 pięter w dół. We are going down 19 floors below. Below the ground, 19 floors underground. There was no video recording allowed, so this is just photos. Nie można było nagrywać wideo, więc tylko mam zdjęcia. Jest to bunkier zbudowany przez Stalina, chociaż Stalin tam nigdy nie był, ponieważ zmarł przed ukończeniem budowy tego bunkra. So this is a bunker built by Stalin. Stalin never saw the completion of the bunker because he died before it was completed. But the bunker is still in operation, now functioning as a conference space and a museum. Więc to są ściany bunkra wykonane ze stali oraz 1,5 metra beton. I takie śruby 1,5-metrowe właśnie łączą. Tutaj właśnie widzimy te śruby. We can see the screws that are 1.5 meters wide or long. This very famous poster, The Walls Have Ears, to był taki bardzo słynny plakat, ściany mają uszy. A tu już widzimy muzeum, centrum dowodzenia, pierwszą jakby bombę atomową, the first atomic bomb, the maps, our guide Vladimir. To jest nasz przewodnik Vladimir, który nam pokazywał to muzeum, pociski oraz pierwszą bombę atomową. Tutaj właśnie budowa tego bunkra. Też można doświadczyć różnych niespodzianek. Zamknięto nagle drzwi, włączyły się syreny. To są takie atrakcje dla zwiedzających bunkier. You can also experience some interesting things when you're down in the bunker, like slamming the door, slamming shut and the sirens. A tu jest gabinet Stalina. This is Stalin's office that he never used. And yes, this was ready for him. And this is, as I said, like a conference space. Centrum konferencyjne właśnie w tym bunkrze. Sheremetyevo. We're driving back to the airport Sheremetyevo. I tu widzimy jakieś centra handlowe, shopping centers. You can see shopping centers and large traffic. And yes, that's it.